Eliza Michalik, program Nie ma żartów. Dobry wieczór Państwu. Pan Krzysztof Pieczyński, aktor oraz lider Stowarzyszenia Polska Laicka jest z Państwem i ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale ja muszę to powiedzieć, chociaż jesteśmy umówieni na rozmowę o Kościele, no ale ten serial Belfer, w którym jest Pan gwiazdą, ja przyznaję, że nie widziałam z braku czasu, ale nadrobię. To jest jednak jakiś sukces polskiej kinematografii. I ludzie, widzowie naszego, mojego programu, w którym Pan bywa, często mówią, że ta działalność antykościelna to jest taka działalność, którą się Pan zajmuje w przerwach między byciem gwiazdą. No, ja skończyłem bycie gwiazdą w Polsce w wieku 27 lat, także... A czemu wtedy? No bo wtedy miałem to poczucie, że to coś znaczy, to co robię. A teraz po prostu wykonuję ten zawód, bo go kocham, myślę, że mogę to powiedzieć spokojnie. I jak coś dobrze zrobię, to mam satysfakcję, czyli znaczy, że mam bardzo poważny jeszcze związek z tym zawodem. Natomiast na pewno to, co robię w związku z Polską Laicką, nie jest to przerwa między aktorstwem, dlatego że dla tych z Państwa, którzy widzieliby mnie w kręgach establishmentu, chcę powiedzieć, że przez 10 lat nie miałem z czego żyć. Także te akurat dwie większe role, które się wydarzyły w zeszłym roku, to były też role, które pozwoliły mi, że tak powiem, zarobić na życie. Stanąć na nogi. Tak, dokładnie. Aczkolwiek zaraz przegryzę panu aortę za krytykowanie establishmentu, ponieważ ja, strasznie mnie to wkurza, uwielbiam establishment, bo establishment to jest takie słowo, któremu dorobiono złą gębę. Establishment, no to co to jest establishment? To są politycy, to są aktorzy, dziennikarze, prawnicy, ale to są też urzędnicy, to są też świetni nauczyciele, to są generalnie dobrze wykształceni ludzie, którzy coś tam osiągnęli, jeśli nie status to materialny, ja to umysłowy. To ja, no to przepraszam, co wszyscy mamy kopać rowy, z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy kopią rowy? Nie, nie. Ja myślę, że ta negatywna opinia nie bierze się stąd. Że negatywna opinia bierze się z tego, że ludzie, którzy mają możliwości, wykorzystują te możliwości, najoględniej mówiąc, w sposób egoistyczny. Czyli ta zasada, że komu więcej dano, od tego więcej się wymaga, gdzieś przestała obowiązywać. Przestała obowiązywać. W Polsce nie ma arystokracji, ponieważ nikt nie poczuwa się do tego, że ma dać przykład. Jeżeli więcej zarabiam, jeżeli jestem mądrzejszy, to mam dać przykład. Nie tylko dawać wykłady, ale też dać przykład. I w tym sensie w Polsce nie ma arystokracji, a establishment ma to negatywne zakodowanie, ponieważ wykorzystują to, że dostali się do żłoba, właśnie dokładnie tak, jak to opisuje to słowo. Dostali się do żłoba. Czyli przestają się już martwić o to, żeby być przykładem dla innych, a zaczynają się wymądrzać. No to taka definicja, co do takiej definicji się jeszcze możemy zgodzić. No to nie ma większego establishmentu, to jest establishment establishmentów, papież Franciszek. I tutaj muszę powiedzieć jedno słowo, bo papież Franciszek ma to do siebie, że od czasu do czasu odkrywa Amerykę, rzuca jakąś taką złotą myśl. Ostatnio powiedział, że księża powinni bezwzględnie rozgrzeszać grzech aborcji, że chociaż to jest straszna zbrodnia, to ksiądz nie powinien osądzać bliźniego, tylko powinien mu służyć, więc trzeba rozgrzeszać. Ja zawsze w takich przypadkach czuję się skonsternowana, bo myślę sobie, że to, co mówi papież Franciszek, to są dość banalne infantylizmy. No trzeba być dobrym. Kimże ja jestem, żeby osądzać innych? Nie można bić dzieci, choć w twarz można. Tak, poza twarzą nie można. No trochę mnie to śmieszy, że... Ma każde wystąpienie jego właściwie ma takie perełki. Głowa Kościoła katolickiego odkrywa wielką Amerykę, która dla w miarę przyzwoitych i sensownych ludzi to jest taki banał i to jest oczywistość, że tak się nie traktuje ludzi. I zawsze są klakierzy, nawet lewicowi dziennikarze, którzy się tym tak strasznie zachwycają. Jaki on jest fantastyczny, że on powiedział kiedyś, pamiętam, wychodzi tam na ten swój balkon i mówi, słuchajcie, nie martwcie się w ogóle, myślcie pozytywnie. No i to jest jak gdyby ten poziom, który on proponuje tym swoim, nie wiem jak ich nazwać. No wyznawcom. Wyznawcom, okej. Okay. I po prostu tych perełek jest, to jest cały tort z tymi czeresienkami, bo pamiętam takie odkrycie w kościele świętej Anny, katolickiej świętej Anny w Krakowie. Poszedłem tam kiedyś na mszę. Jeszcze kiedyś wchodziłem do kościoła od czasu do czasu.
jakieś 15 lat temu i słyszę i tam takie zadęcie, bo to jest ten kościół, do którego przychodzą te, ci studenci, w związku z czym to jest wszystko takie absolutnie postępowe i ten ksiądz z takim namaszczeniem papieskim mówi, przecież nie o to chodzi, że jeżeli Pan Bóg stworzył kobietę z żebra Adama, że ona mu jest podległa. No powiedzieli w XXI wieku, Kościół odkrył, że kobieta nie znaczy mniej niż mężczyzna, co jest i tak tylko pustosłowiem, ponieważ kobieta może w kościele posprzątać, ugotować, ewentualnie gratyfikację seksualną dostarczyć księdzu. No ale poza kościołem wszystko, właściwie też. Co może w oczach kościoła kobieta. Właściwie poza kościołem też, bo jak spojrzymy na projekty ustaw popieranych przez kościół, no choćby całkowity zakaz aborcji, nakaz rodzenia dziecka gwałcicielowi, no to też wynika z tego, że kobieta jest takim skrzyżowaniem seksualnej zabawki, inkubatoro, kucharko, rodzicielka. Pieska tak, i mamusi. Ma dostarczać, ma rodzić, musi rodzić, bo przecież no, ktoś musi pracować na kościół. Czyli kobieta ma rodzić, kościół ma chrzcić, a ochrzczone dziecko jest praktycznie już niewolnikiem kościoła. I w ten sposób biznes się kręci. I chciałbym ładnie to opowiedzieć, pan ujął, bo... i chciałbym powiedzieć... I skąd bierze się to w tradycji jakby, skąd Kościół wziął ten pomysł na takie traktowanie kobiety? Ale to zaraz będzie przerwa, to już może po przerwie, ale jeszcze chcę, od tego zaczniemy, skąd się to wzięło. Ale jeszcze chcę pana zahaczyć o coś, o czym rozmawialiśmy się przed programem. Polacy wobec Kościoła. No bo ja ciągle wracam do tego, że jednak to możnowładztwo Kościoła nie jest zawieszone w próżni. To tak jak niektórzy się burzą, ja również na rządy PiS, no ale Polacy chcą chyba tych rządów Kościoła. Są bezradni wobec Kościoła. Może należy to uszanować. Po co pan chce na siłę nawracać ludzi, którzy chcą rządów Kościoła? Tak, jest też ten program, z którym występuję, jeżdżę po Polsce w związku z Polską Laicką, ale tak naprawdę zacząłem z tym jeździć 15 lat temu. I ja bym powiedział tak, że obraz Chrystusa jest tak kompletnie zafałszowany w naukach Kościoła, że ludzie jakby nie mogą zrozumieć, że takiego mistrza duchowego nie ma, jakiego stworzył ten Kościół. Jest to po prostu zbieranina wszystkiego, co jest możliwe. I o tym już mówiłem wielokrotnie, z czego pozbierali tego Chrystusa i jak go zbudowali. Ale mistrz duchowy nie może mieć... jakby świadomości tego, że jest Bogiem zamkniętym w ludzkim ciele, ponieważ wtedy wszelkie jego doświadczenie ludzkie, cierpienia, czy radości, czy miłości, czy odwzajemnionej miłości, coś, co jest jak gdyby największym i często bardzo niezrealizowanym marzeniem człowieka, odwzajemniona miłość, to wszystko byłoby takiemu człowiekowi nieznane. Dlatego ten obraz Chrystusa, który od małego gnoja, że tak powiem, przemądrza się i jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie i cały czas po prostu sadzi jakieś niesłychane mądrości, które przynależą właśnie do bóstwa, a nie do człowieka. To jest absolutnie zafałszowany obraz człowieka, dlaczego awatara. Kupują? Dlatego, że są, dlatego, że nie szukają sami, dlatego, że nie dochodzą do tego, żeby zobaczyć, że ta Ewangelia jest fałszywa, że te nauki są fałszywe, że wszystko, co płynie z tej instytucji, jest fałszywe. Jeden niekończący się fałsz i kłamstwo. I tu muszę postawić kropkę, gdyż bardzo szybko minęła pierwsza część programu. Szok, prawda? Że tak szybko. Jak zwykle, tak. Jak zwykle. Za moment wracamy. Jesteśmy z Państwem, pan Krzysztof Pieczyński jest gościem Nie ma żartów, przypominam, no to oczywiście mój konik, kobiety w kościele, kobiety też poza kościołem i generalnie stosunek kościoła do kobiet.
To jest trudny i bolesny temat, choć ja myślę, że Polki nie zdają sobie do końca sprawy, większość Polek, jak zły ma do nich Kościół stosunek. Kobiety nie wydają się bardzo uciśnione w swojej świadomości przez Kościół. Jest taka książka Biegnąca z wilkami. I w tej książce autorka opisuje boginię. Czym była kiedyś kobieta i co utraciła. I teraz ona bardziej bazuje na tej kulturze północnej i południowej Ameryki. Ale w naszej szerokości geograficznej to wszystko zaczęło się w Grecji od Olimpu. I tam szefem wszystkiego był Zeus. I teraz tak. Jak zawsze facet. Co oni, właśnie o tym chcę powiedzieć. I co oni zrobili, Grecy? Oni stworzyli tak. Jest tam bogini, która była przepiękna i była boginią znaną z tego, że daje wszystko. Boginię uwielbianą przez ludzi, która była hojna i dzieliła się wszystkim. I to, była Pandora. I teraz co się stało z Pandorą, kiedy została się w ręce mężczyzn, w ręce bogów męskich? Ona stała się pudełkiem. I ona z tej, która daje życie i jest boginią i tworzy wszystko, stała się pudełkiem, które można dać w prezencie. Jakże piękna metafora. Idziemy dalej. Losu kobiet. Zeus. Zeus połyka Metis. Połyka ją po to, żeby ona była w nim i mówiła mu ze środka, co ma myśleć i co ma mówić. I z tego rodzi się Atena, którą on poniekąd rodzi ze swojego intelektu, ale matką Ateny jest Metis. I co teraz dzieje się z Ateną? Atena staje się takim militarnym, militarną rękojmą bogów Olimpu dla utrzymywania porządku w społeczeństwie. I teraz co się dzieje? Ona ma kochankę, która jest lesbijką, amazonką. Pallas Athena. Brzmi jak Pallas mitologiczna Athena, moda na sukces. Pallas zostaje zabita przez Atenę. Następnie zostaje skierowany przeciwko Gorgonie, która ma zdolność, kiedy spojrzy, zamieniania człowieka w kamień. Dlaczego Gorgona czy Meduza ma włosy, które wyglądają jak węże? Otóż jest to symbol faliczny. I ten symbol multiplikowany oznacza to, że ona, patrząc na mężczyznę, widzi przez niego i jest tak naprawdę powodem jego kastracji. Jest powodem całkowitej bezsilności mężczyzny wobec bogini. No ale to wracamy. I teraz... Co się dzieje dalej? To już jest ale to dwukrotnie, ciekawe, ale dwukrotnie Atena jest poniżona. I teraz tak, Meduza, która traci głowę, bo ją Perseusz zabija, jest przykryta welonem. Po raz kolejny siła bogini jest przykryta welonem. I najgorszą i ostateczną porażką Ateny w rękach bogów Olimpu jest moment, w którym Atena bierze głowę Meduzy i maluje ją na tarczy, którą ofiaruje Zeusowi. No ale to wszystko się sprowadza do tego, że mężczyźni próbują okiełznać kobiety, bo się boją ich potęgi, no zdolności i siły. I właśnie teraz co się stało? Ta Atena zostaje trzykrotnie upokorzona. I teraz ten obraz Meduzy, ten obraz bogini, która tworzy świat, przepięknie odbija się jeszcze w dwóch miejscach. W Egipcie z Izis i w czarownicach w średniowieczu w Europie. I teraz tak, Izis, kiedy jej mąż został zabity przez zazdrosnego Seta i poćwiartowany na 14 części, rozrzucone jego ciało, ona zbiera to, ale nie może znaleźć falusa. W związku z czym robi sztucznego i przy pomocy magii Tota przywraca do życia Ozyrysa. I zostaje zapłodniona. Czyli de facto ona tworzy falusa. Dlatego Izis może powiedzieć, nie było przede mną nic,
nie było bogów. Ja stworzyłam bogów, ja stworzyłam ludzi. Żaden ze śmiertelników nie zdjął żadnej mojej zasłony. A puenta? I... Nie, panie Krzysztofie, bo puentę powie pan... musimy, to my musimy jednak dojść do czarownic. Całą mitologię. W czym jest... Na czym polega... Dlaczego Kościół zamordował 9 milionów kobiet w polowaniu na czarownicę? Dlatego, że czarownica była artystyczną prowokacją dla Kościoła. Czarownica latała na miotle. To tak jak czyli ja. Czarownica na miotle to jest tak naprawdę faliczny podtekst. To jest prowokacja, która mówi o tym. Pod spodem jest coś innego. Chodzi o coś innego niż to, na co patrzysz. I ta prowokacja to była prowokacja meduzy, która widzi na wskroś człowieka. Czyli czarownice widziały na wskroś słabość mężczyzn, którzy przykryli się pod pozorami pobożności, tak naprawdę ukryli swoją niekończącą się erekcję. A, to jest... za to były zabijane kobiety w średniowieczu. Ale to jest ciekawe, bo mi na przykład akurat o falusie erekcji nie pomyślałam, myśląc o miotle, ale czarownica na miotle mi się zawsze kojarzyła, wie pan, z czym? Z wolnością. Z tym, że kobieta może po prostu ulecieć i być wolna. I nie dogoni się jej. Ależ i nie okiełzna się jej. Oczywiście, bo to jest... I z moich doświadczeń wynika, że mężczyźni się bardzo boją takich kobiet, których nie jest... można jako... Które się wymykają, niby już są, ale uciekają, tak? Bo to jest ten mit bogini. I ta Clarissa Estes w tej swojej książce podejmuje tą sprawę. I teraz my na dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że kobiety zaczynają odzyskiwać swoją wiarę w siebie, ale także odzyskiwać coś znacznie głębszego. Ponieważ kobieta ma w komplecie to, co zrobiła Izis. Kobieta rodząc się poprzez menstruację jest tak blisko sił, które decydują o tym, że rodzi się atom, że rodzi się galaktyka i rodzi się świat, naprawdę. Nie chcę atomów, chcę o kobietach. Ale to jest kobieta. Zaczął pan ładnie, to jest ta siła, która stoi za stworzeniem wszystkiego. I do tej siły kobiety powoli wracają. To jest siła znacznie większa niż nawet kobiety są w stanie sobie to wyobrazić. Pan mówi, że do tej siły kobiety wracają, a ja mam wrażenie, to już zresztą opisywała w latach 80. w Ameryce dziennikarka amerykańska Susan Faludi, która napisała taką książkę Reakcja, za którą dostała Pulitzera, i w tej książce ona opisuje trochę to, o czym pan mówi, że za każdym razem w dziejach, i ona pokazuje, że to się cyklicznie powtarza, za każdym razem w dziejach, kiedy kobiety wyrywają się ze zniewolenia, idą do przodu i zdołają coś osiągnąć w kwestii prawnej, politycznej, praw człowieka, to następuje bardzo silna fala katolickiej, konserwatywnej reakcji, która cofa je w tych zdobyczach. I to się powtarza. I ja mam wrażenie, że my teraz też jesteśmy w takim punkcie. Gdzieś przez kilkadziesiąt lat doszłyśmy do pewnych praw zapisanych w Konstytucji. Zaczęłyśmy powoli, nieśmiało być obecne w polityce. Jeszcze widać, że długa droga, żebyśmy miały realny udział we władzy. I oto co? I oto przychodzi potężna fala konserwatywnej reakcji, która zmiata i pewnie zmiecie kobiety z pozycji władzy i w Europie, i w Polsce, i w Ameryce, i wszędzie. Nie. No po prostu może nie jest nam pisane. Nie, myślę, że nie. Myślę, że to odrodzenie tej siły księżycowej, odrodzenie bogini jest tak potężne, że nic tego nie zatrzyma. I tego się boi Kościół, i tego ale się boi Kościół podstawie? Od 2000 lat. Pan tak myśli, bo widzi pan, co się dzieje politycznie, tak, kościelnie. Dlatego, Kościół rośnie w siłę. Musi... Nie. Nie? Nie, absolutnie. Jak to nie? To jest histeria. To jest absolutna histeria i dlatego apeluję do kobiet, żeby się wypisywały z tej instytucji, żeby wypisywały mężczyzn i nie chrzciły dzieci, ponieważ czas kobiet nadchodzi, ponieważ odradzają się starożytni bogowie, czyli siły i inteligencje kosmiczne, które zostały zgniecione, zmiażdżone przez Kościół katolicki i przez pseudochrześcijaństwo, które jest reprezentowane przez kapłanów rzymskich, które się nazywa
katolicyzm. Ale co, bo ja się na tym nie znam, a pan się interesuje, że są jakieś takie cykle? Bo co pan ma na myśli, absolutnie, mówiąc, że odradzają się rzymscy bogowie? No bo nie, nie to... powiedziałem, że odradzają się. Że powiedziałem coś wręcz przeciwnego. Co pan powiedział? Powiedziałem, że odradzają się bogowie, którzy zostali sprowadzeni do podświadomości przez Kościół katolicki. Jeżeli ktoś zainteresuje się tym tematem, to sięgnie po Junga i okazuje się, że te siły w człowieku są w podświadomości. I te siły decydują o tym, kiedy są przebudzone i wszystkie religie i drogi duchowe zajmują się tym, żeby obudzić to, co jest w człowieku, w jego podświadomości. Ale co, siłę, świadomość, co to jest? Żeby to wypłynęło jakby z tych ciemności, czeluści, czyli z tego wszystkiego, co jest intuicją, co jest jakby... Wypłynęło, proszę państwa, to znak. Jakby przypisane żeńskiej stronie podświadomości, intuicji, kobiecości, żeby to wypłynęło do świadomości. Wtedy człowiek staje się całością i może korzystać z sił, których naprawdę jego świadomy umysł nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić. Tylko nic teraz nie wskazuje na to, żeby ludzie z tego korzystali. Raczej mam wrażenie, że świat pogrąża się, no nie cały oczywiście, ale że pogrąża się w ciemnocie, niemyśleniu, tak, przetecznictwie i średniowiecznych gusłach. I że raczej nas czeka takie polowanie na czarownicę i inkwizycja, a nie progres. Tak, jest nawrót tych religii właśnie ortodoksyjnych. Duży potężny nawrót. Potężny nawrót i to jest dlatego, że oni czują, że ich czas się kończy. To zawsze jak człowiek czuje, że jego czas się kończy, to jest wzmożenie. Tak, i musi się skończyć. Jest przesilenie i to przesilenie albo otworzy nam drogę do nowej cywilizacji, albo pochłonie tą cywilizację. Czyli co, czarny protest polegający na tym, już tak na zakończenie, żeby kobiety wychodziły z kościołów, tak, drogie panie, tak? Niech pójdą na msze i wychodzą z kościołów. Was wielka nadzieja. Dziękuję bardzo. Krzysztof Pieczyński był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. I dziękuję państwu, że nas państwo wysłuchali. No było trochę kosmicznie i tak mocno antykościelnie jak zawsze, ale mam nadzieję, że każdy coś dla siebie z tego wyciągnie. Dobranoc, do jutra.